główny punkt celebracji. Przekazuję liczbę. My witamy również serdecznie i gorąco, jak dzisiaj słońko nam tutaj w Opolu przyświeca, w tej maleńkiej alei, co tam mamy za drzewo? Kasta jest. Orzechowej Alei Gwiazd, gdzie nas zaproszono dzisiaj, że coś tutaj jakieś prawda, uroczyste świętowania będą się odbywały. No, jutro występujemy w koncercie tym tak zwanym Opole Kocham Cię, czyli koncert jubileuszowy 50-lecia. No, my dopiero w 66 roku włączyliśmy się, bo w 63 jeszcze chodziliśmy do szkoły. Także troszkę jesteśmy młodsi niż ten festiwal. No, znaczy żyjemy dłużej niż festiwal, ale zawodowo jesteśmy troszeczkę młodsi, jeżeli chodzi o wykonywanie piosenek na estradzie. List w życiu człowiek pisze, co najmniej raz ludzie zejście z drogi, bo historos jedzie, zamknij gaz, bo co, że za granicą bójka masz. Ludzie zejście z drogi, bo listonosz jedzie, hamuj, bo rower ten każdy tutaj zna. W takim momencie, jakim sobie życzę. Należy docisnąć i potrzymać ile się da. Zawsze zdradzę, że robimy po jednej ręce, tak? Prawicę. Jak uważacie, możecie prawicę, po jednej, możecie po dwóch, albo po półtora. Niektórzy nawet palce sobie ciskali, a kiedyś chcieliśmy namówić piękną, wyzywającą tę scenkareczkę, aby zrobić się. Była zdecydowana już, ale jakoś uznaliśmy, że to miejsce może być. Nie dziękuję, że to zabytkowe, ona jest za młoda. Drodzy Państwo, więc tak. Zwolnię rączkę, żeby można było tego dokonać wygodnie. Zmieścimy dalej. Drodzy Państwo, punkt kulminacyjny, na który wszyscy czekamy, który jest czymś takim jak po zalotach kulminacja. Czyli uwiecznienie dłoni naszych artystów. Zaprawić sobie. Polska Aleja Gwiazd, 20 press show, drodzy Państwo. Trzymamy, to będzie ładnie wszystko.